Ewelino, jesteśmy na uroczystej gali charytatywnej Fundacji Kochaj Życie. Oczywiście Twoja firma jest partnerem danego wydarzenia, natomiast nie mogę u Ciebie nie zapytać w pierwszej kolejności, dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tymże evencie. I druga rzecz, co Twoja firma zafundowała właśnie na dzisiejszą licytację? Dlaczego zdecydowałam się wziąć udział? To myślę, że sprawa oczywista. Fundacja, która zbiera pieniądze na dzieci z Ukrainy, czyli te, które przeżyły coś dużo gorszego niż dorośli, bo dorośli jeszcze może rozumieją, co się dzieje, a dzieci to są takie niewinne ofiary wojny, które no cierpią. Dlatego jak pani Małgorzata do nas zadzwoniła, to dla mnie było oczywiste, że musimy zrobić wszystko, żeby to być. Odwołaliśmy dwa eventy, przyjechaliśmy tutaj, bo tak jak mówię, dorośli, wszystko jedno, po której stronie jest racja, wiadomo, że wiemy, po której, to zupełnie co innego. Ale dziecko takich rzeczy nie rozumie i w głowie tego dziecka to zostanie na zawsze prawdopodobnie, więc trzeba im pomagać, żeby było ich chociażby stać na tych psychologów na przykład w przyszłości. A co przeznaczamy? Przeznaczamy diament. Jesteśmy firmą zajmującą się głównie diamentami kolorowymi, białymi, inwestycyjnymi. Robimy też biżuterię na zamówienie. No niestety było tylko dwa dni. Pomysł był taki, żeby zrobić serduszko w kształcie diamentu, no ale przez dwa dni niestety nie wyszlifujemy, więc pewnie za rok czy za pół roku, jeśli będzie kolejna aukcja, to na pewno będzie diamentowe serce. A w tej chwili diamencik, biały diament, czyli taki ponadczasowy. No i w sumie tyle. No właśnie, żyjemy obecnie w takich czasach dość niepewnych. Z jednej strony wszystkim tutaj grozi inflacja, z drugiej strony oczywiście trwająca wojna na Ukrainie, z trzeciej rzeczy tutaj pandemia, ale jednak każdy zastanawia się, w co jest najlepiej ulokować swój majątek, czyli inaczej mówiąc fundusze. Powiedz Ewelina, co byś mogła doradzić, co najbardziej opłaca się w obecnych czasach kupować? Nie wiem, złoto, diamenty, nie wiem, waluta? Ja oczywiście od 3 lat bez przerwy powtarzam, że diamenty. Oczywiście dywersyfikacja jest ważna, ale troszkę inny procent przeznaczamy na tego typu zachowawcze inwestycje, jak jest wszystko dobrze, wszyscy są szczęśliwi, żadnych wojen nie ma, jest hossa na giełdzie przy ryzykownych formach inwestycji. A co innego, jak dzieje się tak, jak przez ostatnie 4 lata, czyli właśnie pandemia, wojna, diament to jest coś ponadczasowego, coś co było zawsze i prawdopodobnie dopóki nie wyciągniemy wszystkich z ziemi, a to już niedługo, to będzie. I nawet jak wyciągniemy już wszystkie, to będzie rynek wtórny, tylko że cena będzie dużo wyższa. Wszędzie na świecie, gdzie pojedziemy, diament jest rozpoznawalny. Jest jeden cennik na cały świat diamentów, co nam daje pewność, że właśnie wyjeżdżając stąd, gdziekolwiek się znajdziemy, spieniężymy, możemy zacząć życie od nowa. Nie piszczy na bramkach, więc łatwo go przewieźć. Mało tego, nie trzeba się stresować, że robimy coś nielegalnego, bo diamenty można przewozić w przeciwieństwie do gotówki czy złota. I też oczywiście wykrywacz metali nie wykryje, bo czasami ludzie się obawiają, że nie chodzi o to, że nie wolno, ale ktoś będzie wiedział, że mam dużą kwotę przy sobie. Diamentu nie widać. Diament to jest węgiel. Mały diamencik różowy w intensywnej barwie może kosztować 3,5 mm, czyli 1 karat, może nawet 500 000 kosztować w tej chwili. 500 000, no gotówki to jest sporo, w złocie to już na pewno wykrywacz metali i nie wolno wywozić z Polski złota. Złoto jest w ogóle bardzo monitorowane, więc też wszyscy wiedzą, że my to złoto mamy. Jest coś takiego, o czym już wielokrotnie mówiłam, jak ustawa o przejęciu dóbr na obronność, czyli w razie, kiedy pan Putin by miał większą fantazję, na co nie liczymy i nie czekamy i życzymy, żeby tego nie było, ale no, dużo rzeczy nie byliśmy w stanie przewidzieć, a się wydarzyły. No to wówczas gotówki właśnie nie wywieziemy, złota też nie. Może się do nas zwrócić urząd i poprosić o 1/3 wartości tego złota na obronność kraju. O tym, że mamy diament, który kupujemy anonimowo, nikt nie wie. Więc uważam, że z jednej strony jest to chyba najbardziej tradycyjna forma inwestowania, bo faraonowie, Rzymianie, w Grecji są historie, kiedy właśnie diament, energia diamentu miała ochronić walczących, ale też była traktowana jako pieniądz, jako no właśnie ochronna energia. Wkładali sobie pod zbroję, płacili tym diamentem i to było, kiedy jeszcze ludzie nie potrafili do końca pisać. Nie było sklepów, już na pewno nie myśleli o komputerach czy płatnościach internetowych i ten diament jako forma płatności inwestycji przetrwał do dzisiaj. Czasy się zmieniają. W każdej
każdej kulturze tak naprawdę. Wszystko jedno, czy są to Chiny, czy jest to Afryka, czy jest to Azja, czy jest to Europa. Wszędzie ten diament jest rozpoznawalny jako coś wartościowego, coś, za co da się przetrwać. No, chociażby historia Żydów w czasie II wojny światowej. Oni wszyscy mówią, że przetrwali za biżuterię. Oni przetrwali za diamenty w tej biżuterii. Bo złoto trzeba rozcieńczyć, żeby zrobić biżuterię, więc to już jest złom. Oni przetrwali za te kamienie, które mieli duże w sygnetach swoich rodowych, w pierścionkach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. I tak jak mówię, nie życzę nikomu, nie chciałabym, żeby cokolwiek złego się wydarzyło, ale pewnych rzeczy nie przewidzimy. Ten diament zawsze był i zawsze dawał ochronę, wszystko jedno, czy mentalnie, jako właśnie dobra energia, czy finansowo, bo Żyd sobie kupił przejazd do Europy Zachodniej. No właśnie, Ewelino, obecnie na co dzień możemy również podziwiać chociażby właśnie ten słynny diament w koronie monarchów brytyjskich. Oczywiście za kilka dni mamy tutaj pogrzeb królowy, ale z drugiej strony jednak cały czas w dzienniku pokazuje właśnie ten słynny, pochodzący chyba z Indii, z tego co ja pamiętam, diament. Znaczy w ogóle królowa brytyjska ma mnóstwo słynnych diamentów, bo kolonie brytyjskie były właśnie w Afryce, gdzie były pierwsze kopalnie diamentów, kopalnie nawet wypłukiwaną w meandrach rzek. To były pierwsze odkryte diamenty. Grudka nieoszlifowanego diamentu wygląda jak jak sól, więc ludzie nie zdawali sobie sprawy. W pewnym momencie zaczęli sprawdzać, że to jest bardzo twarde. Tego się nie da niczym innym uszkodzić, więc nadali trochę mentalnie diamentowi jakąś energię, władzę sprawczą. Uważali, że to są łzy bogów. Z czasem się nauczyli szlifować, ale tylko diamentem o diament, pyłem diamentowym. I nagle się okazało, że on tak fajnie odbija światło, że 98% światła wypada. Pięknie się świeci. Więc były w insygniach koronacyjnych, bo uważano, że jest to najpiękniejszy. Ja też tak uważam do dnia dzisiejszego. Najpiękniejszy, najtwardszy diament. Pamięta moment, kiedy jeszcze na ziemi nie było w ogóle życia, więc to też jest niesamowite. A królowa brytyjska, no siłą rzeczy, z kolonii wszystko, co było wartościowe, trafiało do królowej brytyjskiej, więc najwartościowsze kamienie również. Myślę, że o Koinorze się dużo mówi ze względu na to, że właśnie on pochodzi z Indii i historia głosi, że jest obłożony klątwą, ponieważ teoretycznie należy do ludu znajdującego się w Indiach i przynosi bezpłodność panom. Dlatego znajduje się w koronie brytyjskiej królowej, a nie króla, no bo wcześniej królowej ich nie było, kobieta nie mogła być królową. Ale jest jeszcze jeden bardzo ciekawy diament w insygniach koronacyjnych, kalinan. To jest w ogóle największy biały diament, wyciągnięty w Afryce. Miał ponad 3106 karatów, naprawdę już konkretna bryłka. Najpierw była wielka inscenizacja statkiem, no bo nie było samolotów. Teoretycznie przewozili ten diament do Anglii i były asekurujące wojskowe statki dookoła. Oczywiście była to inscenizacja dla piratów, bo tak naprawdę pocztą trafił kamień do Wielkiej Brytanii. Trafił do szlifierza wówczas najlepszego, pana Kalinana, który rok się zastanawiał, jak rozłupać ten kamień, żeby go nie rozkruszyć. Wyliczał sobie, z Kalinana powstały dwa duże diamenty, 90 mniejszych. Po roku, jak uderzył w to odpowiednie wyliczone przez siebie miejsce, to dostał zawału, dokończył syn. Ale stąd został właśnie nazwa kamienia Kalinan. Są dwa duże Kalinany, które również są w insygniach koronacyjnych królowej. A poza tym królowa ma, z tego co pamiętam, około 300 kiar biżuterii, w których znajdują się diamenty. I to są wszystko na ogół właśnie z Afryki pochodzące. Też Australia. W Australii była do niedawna jedyna kopalnia różowych diamentów. Tych różowych już w ziemi nie ma, ale została kopalnia białych. Kanada to też tam były kolonie Wielkiej Brytanii, więc tak naprawdę, tak jak mówimy o De Beersach, firmie De Beers, że jest monopol, jedynie oni mają tereny na ziemi, gdzie są kopalnie diamentów i złoże diamentów, tak można powiedzieć, że monopol na wydobyte fajne diamenty to ma właśnie królowa brytyjska i korona brytyjska. I ostatnie pytanie, osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty Twojej firmy, w jaki sposób mogą to uczynić i gdzie w mediach można Twoją firmę znaleźć? Strona internetowa www.attinvestments.pl, Facebook również ATT Investments, LinkedIn, mój Ewelina Tobiasz. Od niedawna jesteśmy również na TikToku, wszystkie media społecznościowe jak najbardziej i myślę, że jak się wstuka w internet ATT Investments, to Ewelina Tobiasz, moje nazwisko, to bez problemu, chyba pierwsza linijka, jaka będzie pod, to właśnie będziemy my. Zapraszamy, jest formularz kontaktowy na stronie, jest numer kontaktowy i do naszej asystentki, i do mnie bezpośrednio, więc wszystkich zainteresowanych i stworzeniem wyjątkowej biżuterii, i ochroną majątku, i współpracą, bo również brakuje nam z racji tego, że ludzie sobie przypominają o tym, jak ciekawą inwestycją na obecne czasy jest diament. Mamy bardzo dużo klientów, brakuje nam osób do współpracy, które by już cokolwiek wiedziały o finansach. Więc też zapraszamy.